Dzień dobry, dzisiaj Telewizja Imperium wita Państwa ze stacji artystycznej Rynek. Za nami zdjęcia i obrazy, które można zobaczyć na wystawie zbiorowej. To jest istotna informacja zatytułowanej Mój widok z okna, a z nami jest kuratorka tejże wystawy, gliwicka fotografka, a także członkini Stowarzyszenia Zdrowe Miasto Dziel. Dzień dobry Pani Jolanto. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pani Agnieszko. Pani kurator, skąd pomysł na tego typu wystawę? Sprawa jest prosta, mamy piękne Gliwice, piękne zielone Gliwice i chcieliśmy to pokazać. To widać na ilu? 25 pracach? 25 pracach, tak, fotograficznych i na obrazach pani Elżbiety Porańskiej. A kto właśnie tutaj wystawił swoje zdjęcia, swoje dzieła, swoją wesołą twórczość? Czy to są tylko profesjonaliści, czy może to są po prostu mieszkańcy Gliwic? Przede wszystkim to są ludzie wrażliwi, dla których przyroda ma wielkie znaczenie. I są to mieszkańcy, bo tak, po prostu mieszkańcy Gliwic, bardziej lub mniej związani z fotografią, natomiast tworzący cudne obrazy fotograficzne. Pan Wojtek Kostowski, Blanka Czekalska, Piotr Czekalski, nasz Antek w podróży znany tutaj, Moskito Dron, między innymi ja też, Jolanta Zygmunt Więzik, mamy też tutaj pracę pani Gabrieli Szewioł z Łabędz. Super, jest na co popatrzeć, a pytając no, panią jako autorkę zdjęć, które są za nami, jakie przestrzenie pani na swoich fotografiach przedstawiła? Co to jest za dzielnica Gliwic? Że mi szczególnie bliskie są okolice Sikornika, no i nie ukrywam, że Wilcze Doły, czyli taka piękna zielona enklawa w okolicy Sikornika i Wójtowej Wsi. Warto przyjść, warto zobaczyć, ale ja wiem, że wystawa to jedno, zaraz zapytamy się, do kiedy można oglądać, ale towarzyszą jej jeszcze pewne wydarzenia. Każdy może dołożyć swoją taką cegiełkę do takiego wspólnego obrazu Gliwic, z takiego zdjęcia, jakby to powiedzieć, albumu. O. Dokładnie. Jedną z atrakcji tej wystawy jest jej współtworzenie. Od kilku dni namawiamy naszych mieszkańców tu Gliwic do tego, żeby współuczestniczyli w tworzeniu wielkiego zielonego serca. Tak to nazwaliśmy roboczo. Będzie to serce, które stworzymy na takim bardzo dużym stelażu. Będzie można tam przypinać swoje zdjęcia formatu 10x15, zdjęcia zielonych Gliwic. Taki mamy wyznacznik. Swoich widoków z okna. Widok z okna, zresztą tak jak tytuł wystawy Mój widok z okna, to jest troszeczkę symbol. To nie znaczy, że pokazujemy dokładnie widok z własnego okna. Każda przestrzeń w okolicy miejsca, gdzie mieszkamy, miejsce naszych spacerów, to w pewnym sensie taki trochę widok z naszego okna, tak? Dlatego mniej więcej na tym sercu też pojawią się takie fotografie, które są kadrami gdzieś z spacerów, gdzieś z jakichś wspólnych spotkań w Gliwicach, na terenach zielonych. Tu podkreślamy, bo bardzo nam zależy na tym czymś zielonym. Dzisiaj podczas wernisażu te serce będzie się tworzyło. Ono się już teraz trochę utworzyło, bo częściowo fotografie otrzymaliśmy, ale będzie się też tworzyło na wernisażu. Myślę, że to będzie taki bardzo sympatyczny, taki trochę happeningowy akt tutaj wszystkich naszych mieszkańców. No i jeszcze też, jeżeli ktoś doczytałam na stronie wydarzenia, że ewentualnie może przesłać elektronicznie swoje zdjęcie. Tak, taka możliwość była przez te wszystkie dni poprzedzające wystawy, natomiast dzisiaj, ponieważ już nie ma czasu na wydrukowanie tego, można ze sobą przynieść po prostu fizycznie wydrukowaną odbitkę 10x15 i dopiąć do naszego stelażu. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę zrobić to w późniejszym terminie wystawy, to też oczywiście może. Dzisiaj jest taka największa feta tworzenia tego serca, ale można je tworzyć też w trakcie wystawy, czyli do 14 września, tak jak trwa wystawa. Polecamy serdecznie. I zachęcamy. Jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz związana z wystawą. Wszystkie eksponaty, które fotograficzne, które tutaj będą na wystawie, będą potem wystawione na aukcję internetową. Środki zebrane w ten sposób wrócą na ratowanie zielonych Gliwic, na miejsca, które tego potrzebują aktualnie. Czyli zostaną przeznaczone na cele statutowe waszego stowarzyszenia. Zdrowe Miasto, tak, dokładnie pamiętam. Zdrowe Miasto, no i piękne fotografie, które polecamy w stacji artystycznej Rynek. Moim i Państwa gościem była kurator tejże cudnej wystawy. Polecamy. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję Pani Agnieszko.